Witam po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem chęci nagrywania filmów na YouTube'a, ale też trochę ograniczeniem co do pomysłów. Lecz dzisiaj nagrywam film, ponieważ znalazłem takie oto cudeńko, które wyszło spod chińskich rączek. Czyli lutownica na baterie. No właśnie, na baterie. Lutownica dużo prądu bierze, a baterie chyba aż tak dużo nie dają. Ale o tym się przekonamy. Także w tym odcinku zobaczę, czy ta lutownica się w ogóle rozgrzeje. Taki zrobimy krótki unboxing, czy się da tym lutować. Ja już sobie wcześniej to otworzyłem, tak z ciekawości. Więc już mam trochę ułatwione. Już mam przyspieszone otwieranie tego. No i co dostajemy w opakowaniu? Zestawień w opakowaniu. Lutownicę. Taką jakąś zatyczkę na ten grot. Może żeby się grot nie zniszczył, może żeby nic nie przepalił. No i taką startową cynę. W naprawdę ładnym pudełeczku. Takim z już grubszego plastiku. No, nie za dużo tej cyny, ale na pewno wystarczy do jakiegoś krótkiego lutowania. Co do lutownicy, producent pisze, że gdzieś to było, że w 30 sekund się rozgrzeje. Nie, nawet w 15 sekund się rozgrzeje. Patrzcie. Heads up in less than 15 sekund. Spolszczone. No, to wygląda trochę podejrzanie, bo biorąc pod uwagę, że taka bateria za dużego prądu nie da, na 3 takie baterie, no to cudów się nie spodziewajmy. Ale o tym się przekonamy. Otwórzmy sobie tylną klapkę. Wsadźmy baterię, tak jak mówi ta oto instrukcja. I zobaczmy, czy to działa. Obsługa urządzenia jest naprawdę prosta. Wystarczy ten czarny, nie wiem jak to nazwać, czarny kawałek plastiku przesunąć do przodu i nacisnąć przycisk. Czy to działa, czy nie działa? Uwaga, uwaga! Czy to tyle w ogóle świeci? Bo mi się nie wydaje. Nic nie świeci. Czyżby sprzęt przyszedł do mnie zdechły? Może zdejmiemy obciążenie. Bo to ten grot naprawdę bierze dużo prądu jak na taką baterię. 1,6 ampera przy 4,5 V. No to tak trochę dużo. Teraz sprawdźmy, czy dioda świeci. Ono świeci. Czyli baterie nie starczają do rozgrzania tego grotu. Dobrze przemyślane, panie Chińczyku. Ale dobrze, złóżmy to. Może to się kiedyś rozgrzeje. Może nie. Zobaczymy. Już mam taki stoper przygotowany. Jakoś sobie wygodnie to przytrzymam. Może jak to trzymać. Jakoś tak. Przesuwamy do przodu i start. Będzie czekania. O, na końcu jest nawet troszkę ciepłe. Na pewno temperaturą pokojową nie rozgrzejemy cyny. No, już dawno powinno się rozgrzać. W 15 sekund podobno. Psst, za 30 stopni to ma. Już prawie minuta minęła. A grot jeszcze nie rozgrzany. Co to się dzieje? Chyba zbyt mała wydajność prądowa baterii. Czyli na moim kanale można się spodziewać niedługo przeróbki tej lutownicy, żeby się chciała w ogóle rozgrzać. Myślałem, że to będzie troszkę dłuższy odcinek. Nawet przygotowałem
próbkę do testu. Czy tym się da lutować? Na przykład taki kabelek? Albo włącznik? Nawet płytka PCB? Ale jakoś się nie chce rozgrzać. Do reklamacji nie daje, bo to jest ciepłe, czyli działa. Ale to wydanie prądowo baterii to daje dużo do życzenia. Już minęło 1,5 minuty tak w ogóle. I grotnicy. Myślę, że to będzie troszkę dłuższy odcinek. Przynajmniej 15 minut, jak pokazuje, że lutuje, a tu... Myślałem, że to będzie trochę lepsza lutownica, że się w miarę szybko rozgrzeje. Co tu się nie spodziewałem, bo to tylko 8 W ma grzałka. A myślałem, że chociaż sobie odpalę i spróbuję coś zlutować. Chociaż stawię jakiś materiał na ten YouTube. Coś pokazuje. To jest tak naprawdę unboxing i tyle. Może już wyłączę, żeby nie zabić baterii do końca. Także... na tym miejscu, więc skreślił to 15 sekund, napisał 15 godzin pewnie, może minut, ale na pewno to się nie rozgrzeje. Chyba możecie się za tydzień na kanale spodziewać filmu z przeróbki tej lutownicy na jakieś akumulatorki. Bo w sumie fajna rzecz, na jakieś wyjazdy, gdzie bierz sobie jakiegoś drona czy powerbanka, się kabelek urwie. No to zawsze sobie możesz podlutować. Na pewno to nie jest takie typowe do warsztatu, bo zbyt dużo by na bateriach na pewno nie pociągnęło. Ale takie, żeby sobie na szybko gdzieś poza gniazdkiem podlutować, to nawet dobry sprzęt. Tylko fajnie by było, gdyby się jeszcze rozgrzał. Poprawię Chińczyków. Nie powinno być 15 sekund. Tylko nic. W nic się nie rozgrzeje. Także... Nie wiem, czy to w ogóle można nazwać filmem, który o czymś uczy, o czymś mówi. No, ale... Nie działa. Może działa, ale się nie rozgrzewa, no to... No to chyba kończymy ten materiał wideo, bo filmem to chyba nie jest. To tak chyba się widzimy za 2 tygodnie, jeśli uda mi się to przerobić. Chyba, że zrobię reklamację. Kupię sobie T20. Czyli lutownicę na USB. Ale jeszcze trochę. Czyli do zobaczyska. I czekajcie na kolejny film. Może się pojawi szybciej niż to przez rok. Postaram się. PS, jak się ten materiał wideo podobał, bo to nie jest film, to dajcie łapkę i suba.